A tutaj dla fanów piłkarskich muszę sobie zobaczyć stadion FC Nürnberg w tle, na którym rozgrywał mecze nasz legendarny piłkarz, który jest w klubie wybitnego reprezentanta, Jacek Krzynówek. No kochani, a teraz jestem przed sławnym Zeppelin Field. Za mną w tle widać stadion FC Nürnbergi, a tutaj oto zobaczcie, w tle Zeppelin Field, na który wejdę, z którego Hitler przemawia swoje przemówienia. I na pewno znacie ten obiekt z wielu filmów i zdjęć, które powstały podczas II wojny światowej i nie tylko, również podczas zjazdów NZDAP w latach 1933-38. A tu widok z samej góry Zeppelin Field, stadion FC Nürnbergi, Nürnberger coś tam i jakieś boiska piłkarskie. A tutaj, kochani, znajduje się główna mównica, z której przemawiał sam Adolf Hitler. No a teraz wchodzę na główną mównicę, na której stał sam Adolf Hitler. I co to jest ten Zeppelin Field ogólnie? Jest on sytuowany po wschodniej stronie wielkiej drogi. W tle możecie zobaczyć ten kongres, którym bym mógł zrobić takie kółko, bo się wszystko. Tam na wprost, właśnie na wschodniej części wielkiej drogi. No i co? Zeppelin Field Tribune, na której się właśnie znajdujemy, o szerokości 600 metrów i ma małą trybunę, na której właśnie się znajduje. Projekt był jednym z pierwszych wykonany przez Alberta Spera dla nazistów i był inspirowany wielkim ołtarzem Zeusa. Trybuna jest znana z powodu jednego filmu, na którą wysadzana jest swastyka, a swastyka znajdowała się dokładnie tam, górowała ona nad główną trybuną. A dlaczego Zeppelin Field? Ponieważ w 1909 roku jednym ze swoich statków powietrznych LZ-6 wylądował tutaj Ferdinand von Zeppelin. Od 1947 roku do 1955 roku na tych tutaj boiskach był uprawiany amerykański futbol przez Nuremberg American High School. W 1970 roku kolumny trybuny przez lata były zaniedbane, zostały one zniszczone z względów niebezpieczeństwa. Reszta trybuny jest w stanie nienaruszanym i jest używana jako centralna część toru wyścigowego. Dwukrotnie w latach 80. tu na tych polach miał miejsce Monster of Rock Festival. No, czyli zobaczcie, trybuna Hitlera, miejsce jego przemówień. Tu jeszcze taka ściągawka historyczna, zobaczcie, jak trybuna wyglądała w czasie swojej świetności. Rzeczywiście swastyki, jak mówię, tu nad główną trybuną wisiała swastyka i na bokach również swastyki. I tu oto w tym miejscu, gdzie ja stałem, jak wam powiedziałem, przemawiał sam Adolf Hitler, rzecznik i kanclerz III Rzeszy. A nie znajdujemy się przed słynną Ehrenhalle, tak zwaną halą honoru, zaprojektowaną przez architekta Fritza Mayera. Została ona oddana do użytku w 1930 roku, czyli jeszcze przed dojściem do władzy Adolfa Hitlera. Hala posiada arkady przyległe do budynku. I tu są oto 14 tych arkad, w których płonął ogień. Wszystkie 14 słupów, jak można zobaczyć, istnieje do dnia 30. Palił się normalnie w nich ogień. Ostatni raz został on zapalony w 1938 roku podczas ostatniego zjazdu partii. Pierwotnie hala była poświęcona pamięci żołnierzy z Nürnbergi, którzy zginęli podczas pierwszej wojny światowej. Hitler, Heinz Himmler i Wiktor Luce podczas każdego zjazdu, oprócz zjazdu w 1933 roku, maszerowali od głównej trybuny przez granitowy chodnik do kamiennego tarasu przed halą i nosili ręce nazistowskim pozdrowieniu. Miało to na celu oddanie czci poległym żołnierzom III Rzeszy. Gdzie tutaj na tym polu przede mną podczas zjazdu III Rzeszy gromadziło się około 150 tysięcy członków SA i ZS. Centralną religią podczas spotkań był sztandar krwi, który został wznoszony i trzymany przez
Jakoba Grimmingerga, jednego z uczestników puczu w 1923 roku. Dzisiaj hala jest poświęcona ofiarom I wojny i II wojny światowej. Po 1945 roku władze Norymberki zamieniły obszar w park, a wszystkie budynki z czasów narodowego socjalizmu w pobliżu hali zostały zniszczone. Pozostawiono jedynie fragment głównej trybuny. I tu macie, kochani, jeszcze cały kompleks, gdzie byłem. Stadion, Zeppelin Field, Marktplatz, Koloseum. Tu dociera się, to znajduje na 12. Pozostała tylko część, reszta została zburzona. O, odbywają się tu również festiwale, a tak to wyglądało podczas zjazdów partii i zjazdów III Rzeszy. O, tak wyglądał ta hala w 1930 roku. A tak, jak wam mówiłem, w geście triumfu trójka przewodniczących III Rzeszy pozdrawiała swoim tak zwanym Heil Hitler żołnierzy, którzy zginęli. O. Jesteśmy tutaj. Tak to wyglądało w czasach istnienia partii, a tak wygląda to dzisiaj. Tak jak wam wcześniej powiedziałem, zostało to zamienione w park i nic nie zostało oprócz hali po III Rzeszy. No i kochani, ja kończę swoją wycieczkę po Centrum Kongresowym Hitlera III Rzeszy i wszystkie te obiekty, które wam pokazałem od 1973 roku, są pod ochroną przez niemieckiego konserwatora zabytków jako pamiątka socjalizmu. Jeżeli będzie tutaj kiedyś w Norymberdze, w okolicach, naprawdę warto. Nie zostało dużo tych rzeczy, no najbardziej zachowana jedynie hala kongresowa, tak zwane Koloseum. Reszta rzeczy niestety już w ruinie, jak widzieliście na tym Marktplatzu, nie zostało nic. Tutaj na Ehrenhalle też ostała się tylko hala, reszta zostało wyburzone. Zeppelin Plac również został tylko monument. Po prostu alianci bardzo zniszczyli Norymberkę podczas II wojny światowej, która była odbudowywana przez kilkanaście lat. Chcieli ją zniszczyć doszczętnie, ponieważ był to symbol Hitlera, jego ukochane miasto, jego miasto idealne, jak zawsze mówił, nie Berlin, a Norymberga. To nic, żegnam się, kochani, z wami. Jadę szukać kolejnych fajnych rzeczy do obejrzenia, sfilmowania. Pozdrawiam was z Norymbergi, roztuś. No, jestem, kochani, przed wejściem do zamczyska w Norymberdze, jeden z najważniejszych zamków cesarskich w całych Niemiec. Zobaczcie, tutaj ściera się przepiękna panorama miasta. O, jest to chyba najpiękniejszy punkt widokowy w całej Norymberdze. Możecie sobie zobaczyć dosłownie całe miasto. Tam u góry jest jakaś wieża. Ja nie wiem, czy jest godzina już przed 4:00 i nie wiem, czy uda mi się jeszcze wejść do środka, zakupić taki bilet, bo pokazuje niby, że zamek jest otwarty do godziny tylko 16:00. No i że nie, może mi się uda tu jeszcze wrócić w sobotę, żeby wejść sobie do tego zamku. No jeżeli nie, to trudno. A teraz będę sobie na jakieś przedzamcze i zobaczymy, czy będzie coś ciekawego, żeby równie wam pokazać w tym potworze z Norymbergi. Zobaczcie, idziemy dalej królewskimi korytarzami. Tutaj podobno znajdowały się przepiękne ogrody carskie, ale jednak żaden z nich nie zachował się do czasów dzisiejszych. Pierwsze wzmianki pisemne o tym zamku pojawiają się na początku XIV wieku, a z datowania budowa zamku zaczęła się około X wieku naszej ery. Zobaczmy mury. O, wam powiem, kochani, że chyba bez biletu to ja sobie tutaj za wiele nie zobaczę. Ale tu możecie zobaczyć, jak ten zamek wygląda. To jest takie wejście. Ja spróbuję tam wejść jeszcze do góry. A to była jedna z głównych bram wjazdowych do zamku. Tu jest ta wieża, którą wam pokazywałem. No i ten przepiękny pług widokowy, który pokazuje wam całą Norymbergę, a w tle oczywiście niemiecka flaga. No, tak jak się spodziewałem, już dzisiaj do zamku nie wejdę. Jest główna brama wejściowa zamknięta. Pani tutaj przewodnik w kasie biletowej powiedziała mi, że dopiero jutro można wrócić, więc jutro się nie uda na pewno, bo jutro wycieczka do Dachau, ale później, znaczy może w sobotę jeszcze ogarnę temat, jak nie,
to trudno. No wygląda tutaj to wejście bardzo ładnie. Taka wielka stalowa, taki wielki stalowy zamek. Zobaczcie, ten klucz do tego musiał być przeogromny. On jest wielkości dzisiejszego smartfona, więc sam klucz również musiał być przezajebiście duży. No i pożegnacie się z zamczyskiem z Norymbergi. Też taka ciekawostka, znajdujemy się pod domem, który jest jednocześnie teraz również muzeum Albrechta Dürera, najsłynniejszego i najbardziej szanowanego artysty renesansu w niemieckim malarstwie. Taki charakterystyczny domek, wszystko w klimacie podzamcza. Dalej jesteśmy, o, i gdybyście chcieli to znaleźć, to ten dom znajduje się w Norymberdze na Albrecht Dürer Strasse. Ja do środka nie będę wchodził, bo fanem malarstwa nie jestem, a mam jeszcze kilka innych rzeczy must to see today, więc nie będzie na to czasu. Zobaczcie, jaki ogólnie piękny skwerek. Jest tutaj knajpeczka i w tle nasze zamczysko. Zobaczcie, jaka piękna, zabytkowa studnia. A ja teraz chcę się udać tutaj oto w to miejsce, tak zwany Kunstbunker, czyli podziemne lochy Norymbergi, w których są przechowywane i były przechowywane skarby III Rzeszy, malowidła, rzeźby, cała kultura Europy, która została skradziona przez nazistów, była również ukrywana tutaj w Norymberdze, w tym oto bunkrze. Byliśmy na zamku, czas na norymberskie bunkry. Niestety, kochani, nie da rady wejść do bunkrów, to są godziny. Dzisiaj jest czwartek, więc już jest zakończone zwiedzanie bunkrów. Może uda mi się przyjść tutaj w sobotę na 17:30, bo dzisiaj nie znaczy, czy tak to wygląda. Tu jest maszynka, w której można kupić bilet i tu się wchodzi również do bunkrów. Czas zwiedzania tych bunkrów, jak tutaj piszę, to około 75 minut. Plus w środku jest dosyć chłodno, bo między 8 a 12 stopni Celsjusza. Oto i knajpa Ashtadoch, gdzie można wypić jedyne w swoim podobnym rodzaju różowe norymberskie piwo. Można również wykupić sobie wycieczkę po tutejszych lochach i bunkrach. Nie wiem, czy będzie taka możliwość dzisiaj. Jeżeli będzie, to na pewno to uczynimy. I ta miejscówka znajduje się na ulicy Bergstrasse w Norymberdze. Tutaj również jedna z najpiękniejszych fontan w całej Norymberdze. Zobaczcie, ryba, jakiegoś ciotróbki, no niestety nie ma wody. Jesteśmy poza sezonem. Ale no, fontanna jest naprawdę przepiękna. Nie wiem dokładnie, kto ją wybudował i kto był architektem, ale może to sprawdzę i dam w opisie tego filmu. Gdzie są zwierzęta, jest motyw śmierci, jest motyw anioła, jest motyw grajka, motyw głodu, motyw przejedzenia. Naprawdę fajna sprawa. A tutaj taka fajna wieża. I co w środku wieży? Zjazd do Ubany. Thank you.